Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Hibato. A oto kolejny odcinek Resident Evil. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu co poprzednio. Tu był ten bodajże kapitan. Czy ktoś. Tak czy siak jest w masce. Mamy pistolet i tak dalej. No mówię, to samo miejsce jest. Dobra, obczaję sobie krótko cele misji. Nie mogę. Nie mogę! O kurde. Nie mogę. Gdzie dojdę tędy? Tego nie wiem. 1F. Mogę wsadzić bezpiecznik. Aha. Rozumiem. Nie, to umieśćmy to z powrotem tutaj. Strzelniczy. Ale jeszcze coś było. Jeszcze coś tutaj było. Także tutaj. Dobra, nie. Nazad. Spieprzaj. Tam lezie. Po prostu to słyszę. Ach, herbatka zawsze spoko. O kurde, fuck. Shit, 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 shit. Dobra. To jest znowu ten dziabdziak. Ale tu sobie już wyminiemy normalnie. Nie, ciula, nie wyminiemy. Plezie tutaj? Nie ma. Kurde. Sobie pójdzie, prawda? Nie? Super. Po prostu, kurde, super. To teraz sam się zamknąłem. No, stoperze, działaj. Znowu zapomniałem. Nie ma tu nikogo! Gdyby łeb tutaj wystawił, by można było go dziabnąć. Czy ja mam coś ciekawego? Zróbmy apteczkę. Prochy strzelnicze i takie tam do perele. No kretyn. No bierz tą spluwę. Cześć. Au. To było głupie. No i on tu się czai, no. Dobra, zróbmy pętlę. Tak po prostu zróbmy pętlę. Tu jest to pomieszczenie. Tu pamiętam jeszcze, że coś było. Apteczka. To niepotrzebnie robiłem tamtą apteczkę. Kurde. I on tu stoi dalej. Tak mówię, zróbmy pętlę. Przejdziemy się dookoła. Myślałem, że coś tam jest. No, notabene może być tutaj dalej gdzieś amunicja ukryta. Czy byłem? Nie, ja byłem tutaj. Dobra, idziemy prosto tutaj. Idziemy po schodkach.
2F. Zamknięte z drugiej strony. No dobra, tutaj jest 2F. Jest zaznaczone na czerwono. Tam jest kuchnia, dining room. 3F, security, ochrona. Poszedłbym na ochronę. Może tam jest jakaś amunicja albo broń lepsza. A, to jest napisane, na którym piętrze jesteśmy. Zaraz coś wylezie. No, wylezie. Co to było? Ktoś nam zrobił zdjęcie. Cześć, Evelyn. Watch it. What? Why? You need to remember, so we can be a family. A, pewnie zastanawiacie się, dlaczego powiedziałem Evelyn. Widzicie te buty? Na początku gry, jak już byliśmy u tej całej rodzinki na przepysznej kolacji z flaków, jelit i w ogóle, to znaleźliśmy buta. Na nim był napis Evelyn. No i wiecie, no, takie buty, taki sam dokładnie kojarzenie faktów. O, o, to, o, i wyszło Evelyn. Ha! Jestem genialny. Dobrze, Ewuś. Obejrzyjmy. Stara kaseta wideo. Pewnie za chwilę będzie ring. Potem 7 dni będziemy mieli. Przewin przed zwrotem. Alan, you're getting worse. She must have infected me during the attack. And I'm too far gone anyway. But it serves me right. It's my fault she got out. Yeah. It is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. She didn't attack you? It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Here. Take it. It has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie. Where are you? What the fuck? To jest to samo. E001. O kurde. To nie jest Ethan, prawda? Nie, ale mamy takie same zegarki. O kurde. A to ciekawe. Oddział operacji specjalnych. Dyrektor Alan Droney i nadzorca Mia Winters. O jasny gwint. Najnowsze doniesienia wskazują, że jeśli Evelyn pozostanie w bieżącej lokacji, istnieje wysokie ryzyko, że zostanie porwana przez wrogą organizację. Wasza misja polega na przeniesieniu Evelyn do naszego oddziału w Ameryce Środkowej celem jej zabezpieczenia. Podczas misji postępujcie zgodnie z następującymi zasadami. Cały czas odgrywajcie rolę opiekunów Evelyn, aby nie wzbudzać podejrzeń. Monitorujcie funkcje życiowe Evelyn za pomocą dostarczonego kodeksu genowego. W obliczu nieuniknionej porażki zlikwidujcie dziewczynę. O kurde, to myśmy byli agentem. O, mamy bizona. Haha, bizonek. Super. Dobra, tu nie ma co przeszukiwać, więc idziemy do przodu. A więc Mia Winters tak naprawdę nie była opiekunką.
A, poznaję to miejsce. Mniej więcej. Cóż to? Nie wiem. Nie. A mamy knife. Kusa. No oddalamy się póki co. Ona będzie tam, o. To z drugiej strony. To się jest włącznik jakiś awaryjny. Czy klucz potrzebny nawet. Dzień dobry. To coś jest. Amunicja do pistoletu maszynowego. Tędy można też przejść. Co to za narośl? She's vomiting. Damn. I'll have to reset. Alan. How's it going? She's vomiting. Far more in excess of her body mass. Oh, great. We're gonna be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. All right. We need to find her and fast. This is getting out of hand. Agreed. A to ciekawe. Strzelanie, domyślam się, że nic w to nie da. Okej, okay, znowu suplementy. Suple. Więcej tego. Evelyn, nie paskudź tyle. Zamknięte, nie przejdę, ale mam amunicję. Karabinem maszynowym to ja mogę grać. Chociaż przy karabinach maszynowych zazwyczaj strasznie szybko kończy się amunicja. Spinaj się. Gdzie mogę się spinrać? Tu mogę się spinrać. Dużo mi to dało. Spory rozrzut ma. A, widzę, że koledzy już wyszli. Okej, okay, idę. Tą stronę. Tu jest Alan. Ktoś tam dziabnięty. Jest Evelyn. Evelyn. Pierwsze piętro. S2. S2 to chyba była maszynownia. Dobra, to na S2. Oh, shit. No cholera, ludzie, chcę wsiąść do windy. Dobra, S2. Ile mamy apteczek? No niewiele. S2. S2, no to jesteśmy w maszynowni. Zaraz znowu wyjdzie jakiś glut. Właśnie. Reload. Wiecie, no. Ja wolę mieć zawsze przeładowywany magazynek w pełni, żeby mnie coś czasem nie zaskoczyło. A jak wszyscy wiemy, ta gra potrafi zaskakiwać. Dobra, pierwsza apteczka. Tego nie otworzymy, musimy mieć klucz. A klucz będzie
Okej, okay, mamy bomby. It's a bombastic. Nie ma sensu, jestem trochę za daleko. To przejdzie tak czy siak, więc... Cześć! Aha, dobra, on nie żyje. Wiecie, bo ja jestem przyzwyczajony, że jak nie ma łba, to nie żyje. A tutaj stracił rękę, no to... Oddałem parę strzałów w celu sprawdzenia. Cześć. No, miałeś pecha, chłopie. Ty też, jak widać. Wszystko się zamyka za nami. Tak. A, kolejna narośl. Ale zanim ja tam pójdę, chyba nawet nie mogę. No nie mogę, nie mam klucza w dalszym ciągu. Helen. I think she's on the other side of this door. But I don't have a key. Try to melt down the lock. You're on the bottom level, right? Check our luggage. Mhm. Nasze bagaże, tak? Tutaj? No tutaj. Chemikalia. Odsuniemy to, za chwilę jeszcze coś wyskoczy. Standardowy zabieg tej gry. A nie, jednak nie. Kwas. Okej, tak po prostu leżał sobie kwas. No więc... Aha. Więcej. Więcej glutów. No, Evie, I'm not mad. Wait, what did you call me? I don't want to live at the lab anymore. I want a house, and I want you to be my mommy. Okay, Evie, I'll be your mommy. Just come back with me, right now, okay? Where are you, Evie? O kurde. To jeszcze więcej wyjaśnia. Znaleźli dom. Znaczy, Evelyn chciała mieć dom, tak? Zamknie nas tutaj. Cholera. Alan dzwoni. Yes, but she ran off. She's making more friends, Alan. Those things are everywhere. I told you so. Are you okay? You just worry about getting your foot back. Kurde. Znowu. Reload szybki, nim tu przyjdą. Zdechniesz w końcu? Zdechniesz. Jeszcze coś będzie szło? Chyba nie. Prawo, lewo, prawo. Tu się przyda kolejny kwas. Bo tu mamy amunicję i inne takie bombki. Okej, okay, więc tak to wygląda. Będzie jeszcze więcej friendów. Pewnie. A, już umarłeś. Kurde, nie spodziewałbym się ich tutaj dwóch.
Jezu, ile amunicji marnuję. Nie wierzę w to po prostu, nie wierzę. Evelyn! Kurde, gdzie jedziesz? Pierwsze, drugie, trzecie. Halo, winda. Zróbmy sobie jeszcze jedną apteczkę. Trzecie. Mam nadzieję, że nic nam tędy nie wyskoczy. To już wiem, po co to służy. Dawaj mi juch. Spindraj się. Raz gdzie? Gdzie my, na którym jesteśmy piętrze? Nie wiem. Chyba na trzecim już. Albo nie? To był Alan. Czyli jesteśmy na drugim. Alan? Alan, where the hell are you? Okej. To też mogę otworzyć. Kolejne bomby. Do czego posłużą, to ja nie wiem. Cześć. Ach. Super. Wstaniesz? Już nie wstaniesz, dobra. Jak nie wstaniesz, to mnie to bardzo cieszy. Znowu mamy bomby. Ale do czego nam mogą służyć te bomby? Możemy je normalnie postawić? Nie wiem. Okej. Tutaj? O. Tutaj musimy iść najwyraźniej. O kurde. Piętnaście naboi nam zostało. No to raczej niewiele. F. A, to tutaj, gdzie była Evelyn, siedziała sobie i oglądaliśmy ten, właśnie oglądamy de facto. No sorry, Alan, ale ja chcę pierw przeeksplorować, ale nic tutaj nie widzę. How did you get here? Where's Evie? She's out of control. Without the treatments, she's deteriorating. Well, it's a good thing we're already dying. Don't say that. She trusts you. That little bitch, she never trusted. Okay, wait. Evie, no, Evie, Evie! Alan, listen! I didn't mean to call you that! She's Evie, trying to take control! You have to fight her! O, cholera. Evelyn, stop! Stop! Right now! Don't touch me, don't! Zegarek był już czerwony. Evie. O, cholera. Nas też to ogarnęło, tak czy siak.
wtedy prawdopodobnie doszło do zatrucia. Przecież nie. Co mam dalej robić? Wyraźnie musimy iść dalej, ale po co? Bo gra nam każe. A, to tutaj! To tutaj. All I can say is that if you get this, stay away. Forget that you ever knew me. Have a good life. Już rozumiem. Tego było, że okłamała nas. Na początku nie wiedziałem, o co chodzi z tym kłamstwem i tak dalej. Ale na dobrą sprawę... to kłamstwo było to, że ona się podawała za opiekunkę! What the fuck? Evie? Przestań. Ja pierdzielę. O kurde. To było mocne. Now do you remember? Pamiętam, yes, pamiętam. I remember. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. Oj, dziecko, dziecko. Zapiszmy sobie. Dobra, co dalej? No mamy amunicję do bizona, a owy bizon musi być na tym trzecim piętrze. Second floor. O, właśnie tutaj. Chemikalia. Gdzie jest Ethan? Kim ty jesteś? Zawartość została usunięta. Neurotoksyna serii E niszczy mózg organiczny na małe... modele bio... Nie to? Chyba to. A gdzie jest laptop? Ktoś zajmował laptopa. Mam więcej amunicji do pistoletu maszynowego. Oczywiście nie mamy wytrycha. Chemikalia. Prostrzelniczy. No super, super. A, jest laptop jednak. No, się nie dziwię. Był 3 lata nieużywany. Pewnie kurz go zjadł.
i tak dalej. Nie ma gdzieś serio wytrychu. No najwidoczniej nie ma. Tutaj nie przejdę. Niestety. No to jedyną drogą teraz jest winda. Okej. Musimy iść na górne piętro. Tutaj też trzeba klucza. Kurde, wszędzie trzeba klucza. Znajdźmy klucz. Pewnie będzie pilnie strzeżony. Przez wiadomo co. Tak teraz zauważam, że nie mamy broni białej. Co jeśli nam się amunicja skończy? Okej, tu jest dalej jakaś rozdzielnica. I wpadamy gdzieś. Okej. Kamera. Tak, tak, za chwilę. Jest bomba. Ale co mi te bomby dają? Nie wiem. Czy bomby dają mi możliwość wybuchu? No to na pewno. Możliwość wybuchu. Tfu, raczej wysadzenia czegoś w powietrze. O, rany. Jest ciemno trochę, ledwo co sam widzę. Myślę, że na nagraniu jakoś się to rozjaśni trochę. Po przetworzeniu. Dobra, no nic więcej tutaj nie ma. Tam już byłem, tak? Tak, byłem. Zobaczmy tą całą kamerę. Tu nikogo nie ma. To jest winda. To nie wiem, gdzie jest. Ethan. To jest Ethan na maszynowni jest. Nagle coś wyskoczył. Bottom level. Stop it, Evelyn! Fucking hallucinations. Where is she? Się wzdrygnąłem. Okej, to mamy iść do maszynowni Poitana. I to nie banana. Nie no, nie je banana. Okej, ale jeszcze tam był jakiś... Co tam jest? Bomba. Tam było jeszcze jakieś pomieszczenie. Nie, tu jest ich dosyć sporo tych pomieszczeń. No tędy się wrócimy, prawda? Prawda. To nie ma sensu. Ale tam jeszcze było jedno pomieszczonko. O, tu. Może jest jakaś amunicja? Cholera, klucza nie ma. Pastatku. Okej. Klucz krzyżowy. To nam się z pewnością przyda. Okej, gdzie może być klucz? No, taka ładna tam bombka jest i karabin. Swoją drogą, jak karabin się tam znalazł? Chyba, że kapitan miał swoją kopię. Znaczy kopię. Swój egzemplarz. No nie ma. Nie ma i nie wiem, gdzie jest. Przez chwilę myślałem, że coś jest pod szafą. Amunicji zawsze się przyda trochę. Tak. No jest więcej, wiadomo. A teraz mamy zejść niżej. Mamy bombę. Słyszałem ci, dziadu.
Jak widać, tędy nie przejdziemy. Chyba że Mia się nagle nauczy skakać i przyciskać przez... brakuje mi odpowiedniego słowa. Dobra, nieważne. A, bo my mamy klucz, no tak. Ale jak zeskoczę, to coś mi się stanie. A nie, muszę tak czy siak. Dobra, mamy klucz. Mogę? Mogę. Luis, kabel jest spalony. Mieliśmy zapasowy, ale zużyliśmy go do... A, to na dole. Ale zużyliśmy go na naprawy w ambulatorium na trzecim poziomie. Musisz poprosić o niego doktora Wadela. Potrzebują mnie w maszynoni numer 2, ale nie mogę zajść, dopóki nie naprawimy usterki. Wine. Dobra, tutaj jest potrzebny uniwersalny bezpiecznik, a tu przewód od wyłącznika nadprądowego. Okej. Gdzie był ten bezpiecznik? Chyba na... O, mam nóż survivalowy w końcu. Chyba na pierwszym piętrze. Coś tak kojarzę. Umieść bombę zdalnie sterowaną na ziemi. A, czyli to element na dobrą sprawę. Szlak. Cześć. Pistolet lepszy niż karabin, kurde. Co jest w mikrofalowce? Chemikalia. 16 lat od czasu koszmaru w Raccoon City. Ocalali wciąż cierpią. O, mamy nawiązanie do Raccoon City. Tam był początek tych... sam początek rozprzestrzeniania się wirusa. T bodajże. Virus T. T-Virus. Zamieniał po prostu zombie, znaczy ludzi w zwykłych zombie poprzez rozprzestrzenienie w powietrzu. To było jakieś tam silnie stężone białko i tak dalej. To jeszcze nie wiem, czy chcę iść. Chcę najpierw poeksplorować trochę. Coś wyleci? No pewnie. Cześć. No. Wiesz co, to ja to ciebie specjalnie celuję. A ty mi tu umykasz. Zginiesz? A, trójka. A masz. Tutaj coś wyleci? Nie wiem. Prostrzeni ci. Strefa relaksu. Ja bym sobie jeszcze wytworzył nieco więcej ammo. Z ammo czuję się bezpieczniej. To ma być strefa relaksu. Jeden obrazek. Mam jakieś gówno na ścianie. Więcej gówna na ścianie. To mi nie pasuje. Jak tam było? Czerwony do dołu. A to? Różowym lewy górny. O, git. I co? Aha, jeszcze to trzeba poprawić. Pyk. Kwas. Super. Całkiem przypadkiem był tutaj kwas. No okej. Okay. Nie wiem, czy jeszcze... Czy
Ciągle słyszę, jakby się coś sączyło. Co to jest? Blech. A. Było to, to tamto. A mamy amunicję do bizona. Ale na cholerę, jak nie mamy samego bizona. Chciałbym podnieść tę miotłę, czy to mop. Otwarte. Nic nie ma. Dobra, gdzie jeszcze? Pokój gościnny. Tylko czy ja tam normalnie dojdę? Niby tak. Tu byłem, tam są schody na górę, na górne piętro, czyli... trójeczka. Sterowni jest potrzebny klucz do skrzynki, tam jest ochrona, tam jest zapis. Mostek. Zaraz. Aha. Ambulatorium. No mam kwas. Dobra. Lecimy dalej. Przeglądałem tą mapę i w końcu nic nie ustaliłem. Dobra, na równi. Dobra, to był chyba zły pomysł. Chciałem zabłysnąć, nie udało się. A nie to. Hehe. Chciałem zabłysnąć. Kolejna bombka. Tędy dojdę gdzie? Na klatkę schodową. Póki co nie chcę iść na klatkę schodową. Chcę iść tutaj. A, tu jest zapis. Okej. Okej, kwas kolejny. Się przyda zawsze. Oddział operacji specjalny. A, to już czytaliśmy. Amunicja pistoletowa. O, w końcu normalnie amunicja pistoletowa. Jeszcze nie ma nic pod tym. Pod stołem. Nic nad telewizorem. Nic za telewizorem. A, nie tu. Tu. Pyk. Okej, to zapis już okej. Co jeszcze my tu mamy? Ogarnijmy to trochę, bo ja nie lubię jak Spizer. Drożytna moneta. Na dobrą sprawę nie jest mi póki co potrzebna, więc... okej. Więc tak, tam było... przejście gdzieś. A jako, że mamy kwas, to już możemy tutaj wejść. I co nam to da? Jeszcze więcej. Klucz do szafki kapitana. O! To bardzo dobrze. Jezu, gdzie była szafka kapitana? A w sterowni? Nie. Kajuta kapitana. 4F. Czy musimy iść na mostek sam? Turendy. Czy ja dam radę windą tam przejść? Chyba tak. Zobaczmy. Tu jest 3F. Tu też było do ambulatorium. O! Ale pierw pójdziemy sobie po bizona. Bizon, ważna rzecz. Okej, dobra. Myślałem, że to dziewczyna do mnie pisze, a to play. A nic mnie tutaj znowu ciekawego nie spotka? O, fuck, wiedziałem. No tak.
Pieprzej. Dziwne odgłosy, co jest grane? Uuu! Zdychaj. Kuźwa, się zląkłem jak cholera. Tam już nic nie będzie, prawda? Prawda. To mamy z powrotem zejść tutaj. Ja bym też z miłą chęcią sobie kolejną apteczkę wytworzył. Bo zużywam ich jak... Nie powiem co. Dobra, bezpiecznik. Tędy już nigdzie nie dojdę. Jedyna opcja to klatka schodowa albo tamten szyby. Wiecie co? Zapiszę sobie. To jest w drugą stronę. Mam już bizona i tak dalej. Taki szybki zapis na tym samym save'ie. I teraz możemy iść albo tutaj. Tak, albo tutaj. A, udało ci się otworzyć, okej. Na górze co było? Ambulatorium. Na piętrze pierwszym jest pokój rekreacyjny, do którego chciałbym się dostać. Minus 1P to jest biuro. Minus 2P. O kurde. Sporo tego. Naprawdę jest tego ogrom. Dobra, chciałem zobaczyć, co jest na górze. Ale pierw pójdziemy na dół. Po bezpiecznik. Tak. Dobrze mówię, dobrze mówię. Tutaj było parę tych. Wiecie co? Pominiemy sobie ich. Szkoda amunicji marnować. A nóż widelec się jeszcze do czegoś przyda. Idzie znowu w tą stronę? Uchylmy lekko. No i on teraz zawraca sobie. To sobie zawracaj. Właśnie, tutaj był ten cały pokój rekreacyjny. On idzie w tą stronę. Na chwilę skitrę. Nie, tutaj jak dalej pójdę, to wyjdzie tam ten glut. Więc... poczekamy tutaj. No, on sobie idzie tam. Cześć, co nas czeka w pokoju rekreacyjnym? Plecak! Ja bym wziął to jako Ethan. Dobra. Nie wiem, czy mogłem inaczej, czy nie. Pewnie nie. Mamy więcej bomb. Ziele. Amunicja do bizona, bardzo przydatna zresztą. Ty jesteś, tu jesteś. Wiecie co? Trochę mi ten otworek spokój zaburza. Jezu, myślałem, że jeszcze wstanie.
ale nie wstał. I dobrze. Niech zdycha. Jest ten bezpiecznik. Gdzie on jest? Gdzie go dałem? To jest kolejny zapis. No zapiszmy w sumie. Ale dobra, myślę, że to by było na tyle, ludzie. Mam już ponad 40 minut nagrania, więc wypadałoby skończyć. Także dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, subskrybujcie, piszcie komentarze, to mnie zachęca na pewno do dalszej pracy i tak dalej w tym kierunku. A tymczasem dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!